Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boża i społeczność Ducha Świętego niech będą z nami. A szczególnie dzisiaj, ponieważ mamy szczególny czas. Drodzy, w dobroci swojej Bóg pozostawił trwałe i mocne, wyraźne ślady, w jaki sposób życie nasze realizować, ażeby trwać w społeczności z Nim. Tak się nieszczęśliwie wprost zdarza, że lekcja mówi o upadku wielu, że ten upadł w ten sposób, ktoś inny w inny sposób. I tak nawet dziwimy się, że mężowie wiary szli drogą nie całkiem i nie zawsze taką prostą. Chcielibyśmy mieć przykłady ludzi idealnych. Tylko, że nie ma ludzi idealnych. Tacy już dawno się skończyli, odeszli, albo może ich nawet nigdy nie było. To tylko pierwsza para ludzka tam w ogrodzie Eden na początku swojej egzystencji zachowała tą świętość. Ale później już było tylko źle i jeszcze gorzej. Drodzy, ale w tym wszystkim Bóg poucza nas. Każdego dnia sobotniego, a szczególnie teraz, gdy te właśnie tematy rozważamy zarówno w lekcji szkoły sobotniej, w domach naszych, jak i dzisiaj nam przyszło rozważać. Drodzy, ten, który jest autorytetem ponad wszystko, któremu aniołowie i mieszkańcy wszechświata oddają z największym szacunkiem chwałę i cześć. Przyszedł na ziemię, stał się jednym z nas, podobnym do nas, ażeby nas z tych wszystkich kłopotów uratować. Ażeby podać rękę każdemu, który prosi, Panie, ratuj. To nie tylko Piotr, będąc na morzu wzburzonym, wołał, Panie, ratuj, ale tych, którzy wołają i proszą o ratunek swojego Pana, jest wielu. Ufam, że także i tutaj, dzisiaj, wielu jest, którzy nieraz wołali w swoim życiu, Panie, ratuj, podaj swoją dłoń, daj, ażeby mógł stanąć mocno na nogach swojej wiary, żeby mógł nabyć przekonania, że to Ty jesteś przewodnikiem w moim życiu, że nie ja sam układam plany na jutro, pojutrze i na następne lata, ale czynię to z Tobą albo oddaję je w Twoje dłonie. Drodzy, jest taki segment wypowiedzi Jezusa Chrystusa, który nazywamy kazaniem na górze. Są tacy, którzy mówią, że to taka właśnie deklaracja nieba, czego pragną widzieć, uczyć tych, którzy chcą innego świata. Tych, którzy zmęczeni już są tym, czego doświadczają tutaj. Od narodzin dziecko się narodzi i krzyczy, umiera w smutku, w zapomnieniu. Całe życie tak właśnie wygląda. Oczywiście, że nie zawsze ten krzyk jest krzykiem ust, często krzykiem serca, wylewaniem naszych problemów, naszych trosk, naszych rozterek przed tym, który jest jedynym autorytetem w ratowaniu takich właśnie zagubionych jak my. I gdy Jezus Chrystus mówił na tej górze kazań i mówił o ubogich w duchu, mówił o tych, którzy się smucą, mówił o tych, którzy są cisi i tak dalej, na końcu mówi, radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Radujcie się i weselcie się. Kiedy i jak? Kiedy i jak?
Jak się radować, gdy najbliżsi odchodzą? Jak się radować, gdy moje własne sprawy się sypią? Gdy zabezpieczenie finansowe się kończy? Jak się cieszyć? Jak się radować? Gdy przychodzi starość, spoglądasz w kalendarz i dziwisz się, że to już tyle lat. Jak się radować? A jednak, drodzy, w Bogu wszystko może tak właśnie wyglądać. Ten, który przeszedł najtrudniejszą drogę, któremu, jak już na wstępie powiedzieliśmy sobie, całe niebo oddawało cześć i szacunek, przyszedł na ziemię i gdy całe swoje serce wyłożył przed swoimi bliskimi, przed mieszkańcami tego miasteczka, z którego pochodził, no to chcieli go zrzucić ze skały. Ledwo się narodził, król zwrócił na niego szczególną uwagę. Dlaczego? Nie dlatego, że jest posłanym Mesjaszem, ale dlatego, że jest konkurentem w robieniu kariery na ziemi. I trzeba było być uchodźcą, iść do Egiptu, do obcego pogańskiego kraju, schronić się przed tym, który przywodził ludowi Bożemu w Palestynie. Jak się cieszyć? Jak się weselić i jak się radować? Czasem zadajemy sobie to pytanie. Bywa, że często, bywa, że w rozpaczy, ale zadajemy sobie pytanie. Dzisiaj w lekcji również ono wybrzmiało, że jak to jest? Dlaczego Bóg do tego dopuści? Żeby było tak, tak, czy jeszcze inaczej, ale niedobrze. Jak to jest, że Bóg do tego dopuści? Dobry nasz Pan wyposażył nas w jedną z cech, która jest cechą wszelkich inteligentnych stworzeń, że każdy ma wolną wolę. Bóg nie chce służby ze strachu, Bóg nie chce służby ludzi zalęknionych, Bóg nie pragnie ludzi, którzy drżą ze strachu przed niepewnym jutrem. On mówi, gdy przyjdziecie do mnie, ja wam sprawię odpocznienie. Ja pokój mój wleję do waszych serc i sprawię, że właśnie, tak jak tutaj czytamy, będziemy mogli w złym świecie zachować szlachetność. W mocy Ducha Świętego, w pogrążonym świecie przez rozpacz, przemoc, gwałt, że będziemy mogli spojrzeć na naszego Pana i weselić się. Oczywiście, że mamy prawo dyskutować z naszym Panem, bo On nam takie prawo dał. On nie gniewał się na Ioba, gdy Iob mówił, a dlaczego, a dlaczego, a dlaczego? A jego przyjaciele mówili, pewnie zasłużyłeś i masz to, na coś zasłużył. Ale on mówi nie, on nie godził się z taką oceną. Drodzy, Bóg pragnie, byśmy byli radosnego serca. Bóg pragnie, byśmy byli weseli, bo zapłata nasza jest w niebie. Czasem długo przychodzi czekać na tą zapłatę. Czasem przyjdzie, że odejdziesz do odpoczynku, zaśniesz i z łaski Bożej będziesz w innym cichym, jeszcze raz powtarzam, cichym, spokojnym miejscu w oczekiwaniu na powrót Pana. Ale i to jest radosne. Nie wtedy, ale to jest radosne już i dzisiaj. Drodzy, i dlatego też, gdy Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, szukał swoich naśladowców, szukał tych, którzy w Nim upatrywali rozwiązanie swoich problemów i znajdował. Ale jacy to byli? Zasmuceni.
No dobrze, że tutaj nie ma zasmuconych. A może są. Jeśli są, to Chrystus was szuka. Dalej jakich potrzebował? Cichych. Nie takich, którzy łokciami swoimi się rozpychają na prawo i na lewo, szukają swoich praw, szukają tego, co im się słusznie należy i ciągły bój o to toczą. On potrzebuje cichych, zasmuconych, ale potrzebuje także tych, którzy tęsknią za sprawiedliwością. Tutaj na ziemi nie znajdziemy sprawiedliwości. Gdziekolwiek byśmy się nie obejrzeli i z kimkolwiek byśmy nie rozmawiali, to jeden powie, że doznał niesprawiedliwości tu i tu. No chyba, że ktoś się znajdzie taki, który powie, że całe moje życie to było życiem kontaktu z ludźmi, z urzędami sprawiedliwości. No chociaż w taką teorię akurat mi trudno uwierzyć. Ale Bóg szuka również ludzi, którzy cierpią. Cierpią. Spotykałem tych, którzy w rozmowie nie dawali najmniejszego sygnału, że cierpią. Ale ja wiedziałem, że cierpią i to bardzo. I do tych cierpiących Chrystus również przyszedł, bo On się z nimi utożsamiał. Jego cierpienie było całkiem realne, gdy był na ziemi. Jego smutek, gdy go najbliżsi odrzucili, był całkiem realny. Gdy rodzice musieli z nim uciekać w obcy kraj, chociaż był zbyt mały, by cierpieć, ale i tak cierpiał. Chrystus przyszedł po zaginionych. My mamy swoje priorytety. My mamy swoje zasady, których w zasadzie przestrzegamy i dobrze, że ich przestrzegamy. Ale Bóg ma inne zasady. On tych, którzy od Niego odeszli, ciągle zagląda za nimi i oby wrócił z powrotem. Obym go mógł znów zobaczyć. Obym go mógł znów nazwać swoim dzieckiem. Bo teraz jest, ale nie w pełni. Chrystus szukał grzeszników. Nie mamy ani jednej wzmianki w Piśmie Świętym, która by sugerowała nawet to, że Chrystus lepiej traktował tych, których ludzie uważali za sprawiedliwych, a gorzej tych, których ludzie uważali za niesprawiedliwych. Moglibyśmy się tutaj posłużyć przykładami. Ot, poratowano mnie wodą. Moglibyśmy się posłużyć przykładami, jak to właśnie Jezus Chrystus całe swoje serce otwierał przed tymi, o których inni mówili, oj, gdybyś Ty wiedział. Gdybyś Ty wiedział to, co my wiemy. No i tak, taki odruch oskarżenia, że ja lepszy, ktoś inny gorszy. To tutaj się dzieje. Egoizm jest nam bliski. Jest bliski nam wszystkim. To egoizm sprawił, że żyjemy na planecie nieszczęśliwej. Że żyjemy na planecie, która oczekuje odrodzenia. Oczekuje odnowienia. Że przyjdzie czas, mówi Pan, oto wszystko czynię nowym. Wszystko czynię nowym. I gdy ja czytam te teksty, jestem głęboko poruszony. Bóg mówi, że inny świat przygotował dla tych, którzy są zasmuceni, którzy są poniewierani przez innych, którzy tęsknią za sprawiedliwością. Przygotował inny świat dla cierpiących, zagubionych i dla grzeszników. Przygotował inny świat. I do tego świata ja się wybieram. I wiem, że wy się też wybieracie do tego innego świata. Bo gdyby nie to, nie byłoby nas tu.
nie szukalibyśmy pokrzepienia u stóp naszego Pana. Żylibyśmy tam, gdzie dzieją się różne rzeczy porywające, walka o byt i to taka z rozmachem. Ale my szukamy naszego Pana tutaj. Król Wszechświata szukał swoich wśród marginesów społecznych biedaków i do biedaków odzywał się przyjacielu, do tych, którzy pieniędzy nie mieli, mówi, kupujcie za darmo. A kto im sprzeda za darmo? No, ten, który może to uczynić, który ma niesamowity gest. Pan mówi, jak przyjdziesz do mnie, to ja ciebie nie odrzucę. Gdy przyjdziesz do mnie, to ja ciebie przygarnę. Staniesz się moją własnością. Oto właśnie, drodzy, ten nasz Pan do zdrajcy, który już tam umawiał się z oprawcami, jak to zrobić, żeby tak to nie wyglądało bardzo groźnie, ale żeby Chrystusa oddać w ręce oprawców. Jak to zrobić? W nocy, tak, a ten jeden z uczniów przyjdzie, ucałuje, a to będzie sygnał, że to ten jest. I Chrystus to wszystko wiedział. On tak jak z pendrive'a odsłuchał to, widział, zasmucił się bardzo, ale do zdrajcy odezwał się przyjacielu. I mówi, jeden z was mnie wyda. No ale to zrobił Judasz i mamy to z głowy. Iluż z nas schodzi na drogę Judasza? Ilu z nas schodzi na drogę Piotra? Ilu z nas schodzi na drogę Tomasza? Ilu z nas? Ile razy ja to czyniłem? I dla mnie olbrzymią pociechą jest to, gdy Jezus Chrystus, tak jak do tamtych, odezwał się dzisiaj do mnie, przyjacielu. Przyjacielu. Niewiele słów. Jedno słowo, niewiele deklaracji, nikt tego, co ja uszami swoimi od mojego Pana usłyszałem, nie zapisał. Ale wiele razy słyszymy, nie bądź moim zdrajcą. Ja stałem się twoim Zbawicielem już dawno. Dołącz do grona tych, których ja pragnę gorąco. Dalej, drodzy, gdy przyszła pora Wieczerzy Pańskiej, bo dzisiaj mamy dzień, w którym będziemy przyjmować Wieczerzę Pańską, to Jezus Chrystus podał symbol swojego umęczonego ciała i mówi, idź i zrób to, coś zaplanował. I wiedział, co zaplanował, a może się pomylił. Nie, on wiedział, kto i co zaplanował i w którym kierunku ten wieczór zmierza. I oto jest, drodzy, wielka miara Bożej wielkości. To jest miara, której nie do końca ja rozumiem, bo ja nie potrafię tych, którzy ewidentnie na moją szkodę działają, nazwać przyjacielem. Nie potrafię. Ale jednak staram się, ażeby to uczucie wygasić. Duch Święty
jest do dyspozycji każdego, który ma takie pragnienie, i on przychodzi i on to czyni. I on czyni to, że ten pokój Jezusa Chrystusa wnosi się, przelewa się do naszych serc. Wieczerza Pańska, drodzy, została przez wiele społeczności odarta z bardzo istotnej i ważnej części tej uroczystości. Bo w Ewangeliach czytamy, że Jezus Chrystus, gdy widział uczniów, którzy dopiero co szedł z nimi, a oni tak między sobą, słuchaj, ty byś został tym w tym królestwie naszego Pana, a tamtego weźmiemy na bok, bo by nas za dużo było, a więc nie jest możliwe, żebyśmy wszyscy mieli najwyższe stanowiska. Więc już podzielili, już było wszystko zaplanowane, tylko to nie miało żadnego związku z ofiarą, którą Chrystus za chwilę miał złożyć. Przyszedł ten, który przyszedł, ażeby ratować. Owce znają głos swojego pasterza. Wiedzą, kto to jest, słyszą, odróżniają głos swojego pasterza, odróżniają lokalizację owczarnię, do której należą. I ta więź między pasterzem a owcami była zachowana w Izraelu, była bardzo mocna. Każde zwierzę wiedziało, że mają stuprocentowego obrońcę w swoim pasterzu. A pasterz wiedział, że na pewno, gdy on się odezwie, to jego owce za nim pójdą. I tak to było. Ja byłem zdziwiony, gdy patrzyłem, że tak to właśnie pusto, piachy, trawy, niczego nie ma, idzie pasterz, a za nim idą owce. Zdawać by się mogło, że naturalnym odruchem mądrych owiec byłoby iść tam, gdzie jest trawa, gdzie jest woda. Ale te owce zostawiły trawę, zostawiły wodę i szły za swoim pasterzem ku mojemu olbrzymiemu zdziwieniu. I Chrystus z tego właśnie wydarzenia uczynił taki wzór, ażeby pokazać, jak bardzo ścisły związek, więź istnieje między nim jako pasterzem, Zbawicielem, Bogiem, który porzucił niebo i przyszedł na ziemię dla mnie i dla was. I pragnie, żebyśmy się uczyli tego, co jest jego własnością. Te cechy, o których mówiliśmy, dwa razy je wymieniałem, to są cechy naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I On chce nas tego nauczyć. Wieczerza Pańska czym jest? Zaczyna się umywaniem nóg. To jest integralna część tej uroczystości szerszej. Umywanie nóg. Ktoś powie, a jaki to jest związek umywanie nóg? I niektórzy mówią, za dużo kłopotu z wodą, z miskami, pończochami, rajstopami. To jest za dużo kłopotu. Dajmy sobie z tym spokój. Zostańmy tylko przy drugiej części. Ale Jezus Chrystus mówił, wieczerza Pańska jest tak. Gdy Piotr chciał zademonstrować, że on się różni od pozostałych, że on nie pozwoli, żeby się nauczyciel tak upokarzał przed nim, że on go wywyższa w najwyższym stopniu, że przeżywa wewnętrzny bunt, no mówi, nie, Panie, nie będziesz ty mi nóg umywał. No bo to zwykle robili słudzy. To znaczy ludzie wynajęci, którzy przychodzili, ażeby umyć przy takiej okazji nogi gościom strudzonym. Tak jak płaczkowie za pieniądze płakali, tak i przy przybyciu gości służba umywała nogi na polecenia pana domu.
ale to uczynił w tym przypadku Chrystus. Przepasał się. Prześcieradłem, czy przepasał się tą zwierzchnią szatą, ukląkł i umywał po kolei uczniom nogi. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak bardzo zszokowani byli. Nie bardzo się tam odzywali, ale Piotr wylał w imieniu wszystkich swój protest. Ale Jezus Chrystus mówi, jeśli nie, to nie będzie ciebie ze mną w raju. Że to jest warunek, ażebyś ze mną znalazł się w tej ojczyźnie, o której ciągle mówicie, w tym królestwie. I Piotr mówił, w takim razie nie tylko nogi, ale i głowę, i ręce. A Chrystus znów mówi, nie, nie, nie potrzebuję, tyle wystarczy. Ludzie mają ten przesąd, że jedni to chcą tak, drudzy tak, jakoś inaczej. Inaczej, żeby było ciekawiej, bo to tak już nudno. Zawsze tak samo i tak samo. No ale miłość Boża jest zawsze taka sama. A mój grzeszny stan również jest zawsze taki sam. Środki zaradcze, które przygotował Bóg, są takie same dla wszystkich, takie same w każdym czasie. On na potrzeby takich, którzy ciągle zmiany jakieś potrzebują, ekstra nie wymyśla sposobów. Jest jeden sposób, że zbawienie nasze jest za darmo z łaski w Jezusie Chrystusie i w relacjach z Nim, w niezerwanych, niezrywanych relacjach z naszym Panem. Dlatego, drodzy, ja dziękuję Bogu za tą część uroczystości Wieczerzy Pańskiej. Bo bywa, że jest to taka dobra okazja, ażeby podejść do brata, z którym tam w przeszłości trochę trzeszczało i powiedzieć mu, przepraszam cię. On zrobi to samo, bo Duch Święty zmiękcza serca, zrasza serca, które są gotowe w tym dniu na szczególne zbliżenie tych, którzy nie zawsze tam ze sobą mieli wszystko w porządku. Że powiem, mąż do żony albo żona do męża, słuchaj drogi, źle nam poszło wtedy. Źle. Zacznijmy od nowa. I to zbliżenie, odnowienie relacji między ludźmi, przyjaciółmi, sąsiadami, najbliższymi, dziećmi, z małżonkami. To jest taka wyjątkowa okazja, właśnie czas umywania nóg, że możesz wyjść z honorem, chociaż cóż tu mówić o honorze, ale możesz wyjść zbudowany i liczysz na to, że od partnera w tym pojednaniu usłyszysz też słowa pojednania. Bo on też jest nastawiony na to. On też tego potrzebuje. Jemu też to dokuczało. On też się tym martwił, że mijają miesiące i lata i ciągle sprawy z tym, a tamtym bratem mam je załatwione. I dlatego, drodzy, korzystajmy z tego. I dzisiaj, gdy rozejdziemy się, ażeby umywać sobie nogi, niekoniecznie dobierajcie się przyjaciele ze sobą, ale się rozejrzyjcie, czy czasem nie ma wśród osób, które oczekują tej, której powinienem powiedzieć, przepraszam cię, wybacz mi, ażeby to był czas pojednania. Tak jak czas pojednania z Bogiem, tak czas pojednania z ludźmi jest bardzo ważny, bardzo istotny i może się okazać, że będzie warunkiem do zbawienia, pojednanie z innymi. Bo tylko tą drogą możemy pojednać się z naszym Panem. Dlatego, drodzy, Jezus powiedział, dałem wam przykład,
abyście czynili wy tak, jak ja wam uczyniłem. Ten przykład pozostał żywy i wiek od pierwszego wieku aż do dnia dzisiejszego zawsze byli tacy, którzy ten zwyczaj pielęgnowali. Dlaczego? Bo jest to dowód na to, że podążanie za naszym Panem nie jest tylko hasłem bez pokrycia, ale że słuchamy i idziemy jako owce za naszym pasterzem. Amen.